Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery Śląskiem Wrocław, oczywiście sezonu drugiego. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, nasza tabela wygląda mianowicie tak, że Lech Poznań jest na pierwszym miejscu, Pogoń Szczecin na drugim, Legia Warszawa na trzecim, a my jesteśmy, moi drodzy, daleko w tyle, bo aż na 15 miejscu z 4 punktami i tracimy do nich 9 punktów aż, więc to jest, kurczę, coś niesłychanego. No dobra, trzeba byłoby, w końcu byłoby przejść do jakiegoś meczu i to wygrać. No nic, mecz wyjazdowy mamy z Górnikiem Zabrze, Górnik Zabrze, więc trzeba go podjąć. Mam nadzieję, że zdobędziemy w końcu cenne 3 punkty i będziemy szli do pierwszego miejsca w Ekstraklasie. Na skład wygląda tak, jak właśnie wygląda. Zalewski, Piątek, Jóźwiak, Lejba, Żuchowski, Szwarc, Garcia, Dawidowicz, Pazdan, Gumny. Więc no cóż, przejdźmy do pierwszego spotkania. Zaczynamy to ważne spotkanie dla nas w Ekstraklasie. Ojoj. Jakiś tam faul był. No to nieźle, moi drodzy. Zaczyna to spotkanie Pacheo. Świetnie wybicie. Na spokojnie. Ojojoj. Gumny. Do Garcia. Poczekajmy na kolegów. Mamy Krzysztofa Piątka, który się w naszym zespole obudził z delikatnymi strzałami. A nie, 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 nie. I właśnie tak jak mówiłem, Krzysztof Piątek obudził się w Ekstraklasie i strzela bramki. Może nie regularnie, ale strzela. Cyk. Wrzutka. Ojoj, do kogo? Świetnie, Jóźwiak. Aj, Lejba! Krzysztof Piątek, 2-0. Krzysiu nam się tu obudził normalnie, moi drodzy. Nie wiem, co ja tu chciałem powiedzieć, no ale dobra, mało ważne, moi drodzy. Ja się cieszę tym zwycięstwem. Świetnie tutaj Lejba wyczyścił to zagranie. Świetnie, Garcia. Możemy ruszać z kolejną kontrą. Ale do kogo to było podanie takie lekkie? Dobrze jest, zatrzymani. Cyk. Przypominam, moi drodzy, że to jest sezon drugi i walczyliśmy o awans do Ligi Mistrzów. Czy udało nam się zakwalifikować? Tego jeszcze nie wiem. Na Zalewskiego. Nikola Zalewski, świetnie. Aj, tu Krzysztof stracił. Aj, błąd, Dawidowicz. O, Grabara.
Ajajaj. Ujoj, rozjechali mi się tu. Ale Garcia naprawia ten błąd naszych defensorów. No panie sędzio, to jest czerwona kartka, bym powiedział wręcz. Wyrzuć go z boiska. I co, może upomnienie tylko? Dawidowicz! Co? Orzesz! Kruca, fuca! Tak sobie oddałem lekki strzał. A to wpadło? Okej, okay. No dobra. Czyli witamy w ekstraklasie, czyli takie zagrania typowe, jak nawet i w prawdziwej piłce w ekstraklasie się dzieją. Okej, okay, dobra, uwaga, Grabara. Uj. Nie wiem, co ty, Grabara, tu chciałeś zrobić, ale okej. Okay. O! Górnik się obudził. Do szatni. No to nieźle nam tu do szatni wpyknęli. Patrzcie, jak on się rozpędza. Dembele. I Dembele po wejściu z ławki strzela w bramkę. 4-1. Co tu się dzieje? Rozbiliśmy Górnik Zabrze. Pierwszą bramkę po dwóch meczach strzelił. Świetnie. Panowie, my nie możemy grać sobie tak od niechcenia w piłkę. Świetnie, Janasik. Ajn. Ojojojoj, Grabara! Świetnie, Grabara. No dobra, puścimy Weigera. Aj, głupio, żeśmy teraz stracili. Na spokojnie. Ja wiem, wy czekacie, czy my jesteśmy w Lidze Mistrzów. Koniec. Wygrywamy 4-1 i 3 cenne punkty mamy, czyli mamy już łącznie 7 punktów. I Adam Nawałka dziękuję swojemu przeciwnikowi za mecz. Lech Poznań, czyli będziemy chyba prawdopodobnie podejmowali na własnym stadionie lidera ekstraklasy. O, niestety nie. Liderem jeszcze nie jest. Jest Raków Częstochowa, moi drodzy. I teraz, jeśli oni z nami przegrają ten mecz, no to wtedy będzie Raków na pierwszym miejscu. A do Rakowa Częstochowy tracimy 10 punktów. Mamy 7 punktów. I uwaga, co jest najlepsze? Na 6 rozegranych meczów straciliśmy
13 bramek, a 12 strzeliliśmy. Jakim cudem straciliśmy więcej niż strzeliliśmy, ale okej. Oj, no nic moi drodzy. Zobaczmy rozgrywki. Tu jest Puchar Kraju, z kim nam przyjdzie się mierzyć. Tu jeszcze nie wiadomo. Europejski Puchar Narodów. Śląsk Wrocław. Co to kuźwa jest moi drodzy? To mecze chyba... A, dobra, już wiem. To są te mecze przedsezonowe. Super Cup, kto wygrał? Arsenal pokonał Real Madryt. No to już jest hit. UEFA Champions League, moi drodzy. Moi drodzy, zakwalifikowaliśmy się, ale kogo my mamy w grupie? Real Madryt, Borussia Dortmund i Trabzonspor. No to nieźle. Nasza grupa fajnie wygląda. Grupa A to jest Bayern Monachium, Inter, Porto, Gent. Naszą grupę znamy. Manchester City, Leverkusen, Milan, Rangers, Atletico, Tottenham, PSV, Salzburg, Manchester, Napoli, Brugge, Dinamo, Zagrzeb, Barcelona, Arsenal, Olympique, Marsylia, Shakhtar, Donetsk, PSG, Juventus, Real i Alkmaar. No nieźle. Moi drodzy, najważniejsze, że jesteśmy w Lidze Mistrzów, ale na kogo nam przyszło, na kogo żeśmy trafili? Real Madryt i Borussia Dortmund. Przecież to jest wiadomo, że to są pewniacy, którzy wyjdą z tej grupy. Czyli co? Nie zaciekawie. Dobra, grajmy ten mecz z Lechem Poznań. To będzie ciężkie spotkanie. Dobra. Co ma być, to będzie. Krzysztof Piąty! Ho, ho! Yeah, baby! Pio, pio! Jest dobrze. Pięć bramek w cztery mecze strzelił. Wow! A on jest na wypożyczeniu z Herty Berlin. Oczywiście. Oj, oj. Takimi strzałami to wy sobie możecie postraszyć gołębia, a nie grabarek. No gdybyśmy nie dali pod koniec sezonu dupy, to byśmy mieli Świderskiego dalej i pewnie byśmy o piątku nie myśleli. No ale niestety. Poczekajmy na kolegów z drużyny. Nie wiem co tu się... Dobrze, świetnie. Fellaj nam ucieka. Pazdan, goń go. Dawidowicz też jest jeszcze chyba z tego co wiem na wypożyczeniu. Tylko nie wiem na jak czasu, żeby nie wyszło, że my musimy go w grudniu kupić. Krzysztof Piątek. I ja nie ten klawisz cisnąłem do loba. Uwaga, Amaral. A gdzie jest Iszak? Juźwiak, dojdziesz? Oj, nie doszedł. Ty, kurde. Szybkim wy tam macie zawodników, ale to my gramy w Lidze Mistrzów, moi drodzy. A nie wy. Ależ teraz grabara co wyciągnął. Oj, oj. Świetnie grabara, będę bił brawa dla ciebie.
No i go pochwaliłem, a on kurde stracił bramkę siatą. Zobaczcie to w powtórce. Tak go pochwaliłem z pierwszej piły. Dziura. Nie ma co chyba chwalić tych zawodników. Witamy w polskiej lidze. To są jaja normalnie, żeby tak bramki wpadały. Ja pierdyle. Przecież to jest szok. Ale dobra, nieważne jak wpadają grunt, że to my zdobywamy kolejne 3 punkty na nasze konto jak na razie. Będzie stały fragment? Tak jest. Od rzutu różnego zaczynamy. Dobra, Dawidowicz może sobie odpocząć. Tak jest. No panowie, weźcie wy zacznijcie biegać, bo w tej lidze mistrzów to my nie będziemy mieli co kurde z sobą pokazać. Juźwiak na spokojnie. Ale po co ty tak mocno zagrywasz? Koniec, 3 punkty dopisujemy i znów pięterko wyżej w tabeli. Przyszedł czas na Ligę Mistrzów, ale my, że tak powiem, powinniśmy z tym zespołem wygrać. Więc zróbmy szybką symulację i ja obstawiam, że z 2-0 wygraliśmy. I uwaga! Oho! Ok. Przegraliśmy! Jeszcze lepiej normalnie. O. No to pięknie się to wszystko, kuźwa, że tak powiem, zaczęło. Przegraliśmy 3-1 w Lidze Mistrzów. No to, żebym sobie, kurde, zaczął. Ale to nic. Przed nami będzie kolejne starcie w Lidze Mistrzów, a oczywiście już nie z byle kim, bo do Śląska, do Wrocławia przyjeżdża Real Madryt. Mało tego, widzę, że oni chyba mieli remis nawet. Z Borussią zremisowali w naszej tabeli Trabzonspor prowadzi, ma 3 punkty, wygrał z nami, strzelił nam 3 bramki. Borussia z Realem widzimy, że skończyło się po 2-2. Więc w kolejnym odcinku będziemy podejmowali Real Madryt, więc widzimy się już w kolejnym odcinku. Pozdro!